poniedziałek, 22 października, w Bielskim Centrum Kultury odbyła się premiera nowego przedstawienia zrealizowanego przez Młodzieżowy Teatr Muzyczny ProTalent. Musical Śpiąca Królewna zrealizowany został w disneyowskim stylu. Barwne kostiumy, wartka akcja, melodyjne piosenki, komediowa konwencja zaczarowanego dworskiego świata na pewno przypadnie do gustu nie tylko najmłodszej widowni, do której spektakl jest adresowany. Spektakl wyreżyserowała, napisała scenariusz i muzykę szefowa zespołu ProTalent Aleksandra Mrzyk-Sylwestrzak. Jest to szósta produkcja Teatru Muzycznego ProTalent, którą wyreżyserowałam. Do współpracy zaprosiłam młodych choreografów Aleksandra Kruczka i Katarzynę Zielonkę, kostiumy Iga Sylwestrza, która współpracuje z Zofią Deinę, z Barbarą Ptak, wielkimi gwiazdami, jeżeli chodzi o kostiumy w polskich filmach i teatrach. Jeżeli chodzi o twórczynię głównej roli, to gra Sabina Bielańska. W przyszłości wybiera się do szkoły wokalno-baletowej. Gra również Karolina Gacek, która wybiera się do szkoły teatralnej. Warto zwrócić uwagę na Mikołaja Króla, który jest w studium operetkowym. Głównym naszym założeniem jest kształcenie artystyczne dzieci i młodzieży i jest to wielka satysfakcja, jeżeli ktoś dostaje się do szkoły teatralnej, czy do Akademii Muzycznej, czy do studium wokalno-baletowego. Serdecznie Państwa zapraszam. Dobra zabawa dla całej rodziny, dla dzieci i młodzieży. A więc tu jesteś. Obudź się, śpioku. Przez 100 lat zdążyłaś się chyba wyspać. Gdzie jestem? Chyba zasnęłam. Owszem, a ja szukałem Cię chyba przez 100 lat. A ty nie mogłeś zjawić się wcześniej? Tańczysz się rozwariowany tu, wygardzisz szalone zły.